Dziś będzie o zwierzętach zagrożonych wyginięciem. Ostatnio zrealizowałem odcinek o zwierzętach, które już wyginęły i miejmy nadzieję, że zwierzęta, o których dziś powiem, do nich nie dołączą. Także zapraszam Was do obejrzenia, link w opisie. Ponadto umieszczam pod filmem listę zwierząt, o których wspomnę. Wiwera malabarska. Gatunek drapieżnego ssaka występujący w zachodnich Indiach. W latach 60. XX wieku gatunek był uznawany za bliski wymarcia. Od 1950 roku do 1990 były tylko dwa prawdopodobne stwierdzenia tego gatunku. O nieuznaniu tego gatunku za wymarły zadecydowało znalezienie skóry niedawno zabitych osobników. Głównym zagrożeniem dla tego gatunku jest niszczenie środowiska. Większość siedlisk została zniszczona pod uprawy nanercza zachodniego. W przeszłości wiwery malabarskie były jednym ze źródeł piżma. Obecnie osobniki tego gatunku są często tępione przez ludzi, którzy oskarżają je o zabijanie drobiu. Świnia wisajska. Gatunek ssaka z rodziny świniowatych. Świnia wisajska występuje obecnie tylko na dwóch filipińskich wyspach, Panay i Negros, a być może także na Masbate. Ograniczenie jej zasięgu zostało spowodowane utratą siedlisk i polowaniami w przeszłości. Niewiele wiadomo o zwyczajach tego gatunku. Świnie wisajskie żerują w gęstych lasach, tworzą stada liczące od 3 do kilkunastu zwierząt. Są wszystkożerne, żywią się głównie owocami, liśćmi i dżdżownicami. Jest to pierwszy gatunek świniowatych, w przypadku którego zaobserwowano użycie narzędzi. W jej przypadku za pomocą łopatki skory do kopania owalnego gniazda dla młodych wyłożonego liśćmi na drugim etapie budowy. Szatanka czarna. Krytycznie zagrożony wyginięciem gatunek małpy. Występują one w lasach tropikalnych Ameryki Południowej, w Brazylii, na południe od ujścia Amazonki. Przebywają głównie w wysokich partiach koron drzew. Rzadko skaczą, a jeszcze rzadziej się wspinają. Szatanki żyją w stadach złożonych z osobników obu płci. Stada liczą od 8 do 40 osobników. Charakterystyczny dla tego gatunku jest ogon, który jest chwytny u młodych do około 2 miesiąca życia. Inną, również charakterystyczną dla szatanek cechą, jest reakcja na stres spowodowany pojawieniem się zagrożenia przy obronie terytoriów lub towarzyszy. Dwa lub więcej osobników, najczęściej są to samce, przyciskają się do siebie, często się przy tym obejmując, wydają alarmujące dźwięki. Trwa to około 20 sekund. Liczebność populacji tych małp gwałtownie spada w wyniku utraty siedlisk spowodowanej rozwojem rolnictwa oraz z powodu polowań. Tamaryna białoczuba. Żyje w północnej Kolumbii, gdzie zamieszkuje tereny krzewiaste oraz lasy. Posiada ona bogaty repertuar dźwięków, podobnych do ptasich treli. Tamaryna białoczuba jest aktywna w dzień. Noce spędza w rozgałęzionych konarach. Żyje około 15 lat. Odżywia się owadami, pająkami, małymi ptakami, jaszczurkami, żabami, owocami, kwiatami oraz żywicą drzew. Prolemur szerokonosy. Gatunek ssaka z rodziny lemurowatych. Dawniej był szeroko rozprzestrzeniony w wielu częściach wyspy. Z powodu niszczenia środowiska oraz polowań, jego populacja została ograniczona do poziomu około 500 osobników. Prolemur jest związany z obszarami, na których występują duże skupiska bambusów. Samice zwykle rodzą jedno młode każdego roku.
Po okresie ciąży, trwającym około 150 dni, dojrzałość płciową osiągają w wieku około 2 lat. W niewoli obserwowano osobniki, które żyły ponad 17 lat. Gibbon srebrzysty, ssak naczelny z rodziny gibbonowatych. Jest endemitem wyspy Jawa w archipelagu malajskim. Występuje w lasach deszczowych. Gibbony srebrzyste żyją prawdopodobnie około 45 lat. Żywią się głównie owocami, uzupełniając dietę liśćmi i kwiatami. Wombat australijski. Krytycznie zagrożony wyginięciem gatunek torbacza z rodziny wombatowatych. Był masowo poławiany ze względu na atrakcyjne futro osiągające wysokie ceny. Do 1981 roku został niemal całkowicie wytępiony. Szacowano, że przeżyło 20 osobników. Obecnie żyje ich około 115. Przed przybyciem Europejczyków do Australii występowały licznie w Nowej Południowej Walii. Obecnie ten gatunek torbacza spotykany jest jedynie w Parku Narodowym. Prowadzi samotniczy tryb życia i jest trudny do obserwacji w warunkach naturalnych. Pod ziemią buduje system tuneli, jest aktywny głównie w nocy, żywi się trawami. W zasięgu swojego występowania musiał konkurować o pokarm ze stadami wypasanego bydła. Ryś iberyjski. Gatunek drapieżnego ssaka z rodziny kotowatych. Niekiedy jest traktowany jako podgatunek rysia. Pierwotnie zamieszkiwał cały Półwysep Iberyjski. W 1996 roku występowało na nim zaledwie 9 izolowanych od siebie populacji, liczących łącznie około 250 osobników. Liczbę dorosłych osobników żyjących na wolności oszacowano pomiędzy 100 a 120 osobników. Makak czubaty. Gatunek ssaka. Jest to gatunek endemiczny występujący wyłącznie na dwóch wyspach Indonezji. Żyje w parach lub małych grupach, głównie na ziemi. Osobniki młode i samice z dziećmi chronią się na drzewach. Wszystkożerny żywi się głównie owocami, chętnie łowi drobne zwierzęta w rzekach i morzu. W stadach panuje równouprawnienie. Żadna płeć nie dominuje. Młode osiągają dojrzałość w wieku 3 lat. Nie wiadomo, ilu lat dożywają na wolności. Mniszka śródziemnomorska. Gatunek ssaka płetwonogiego z rodziny fokowatych. Ocenia się, że w naturze żyje nie więcej niż 500 osobników. Przebywając na lądzie, pozostaje zawsze bardzo blisko wody, również dlatego, że jej wolne i niezgrabne ruchy narażają ją na niebezpieczeństwo ze strony drapieżników i człowieka. W przeszłości zamieszkiwała cały obszar śródziemnomorski. W XX wieku obszar ten uległ drastycznemu ograniczeniu. Dzisiaj żyje w niewielu odizolowanych od siebie koloniach w Grecji, południowej Chorwacji, Turcji. Katastrofalne zmniejszenie się populacji związane przede wszystkim z działaniem człowieka zredukowało gatunek do małych grup rodzinnych i odizolowanych pojedynczych egzemplarzy. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zaglądajcie koniecznie na kanał A to Ciekawe, który ma bardzo podobną formę jak Światowa Dyszka i powstaje pod moim patronatem, oraz zapraszam Was na kanał Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!